wyjątkowym dniu otwieramy serca i przyjmujemy Was wszystkich z wielką radością, aby wspólnie rozpocząć obchody rocznicy odzyskania niepodległości. Dziękuję wszystkim za obecność, za to, że jesteście dziś tutaj, aby uczcić razem z nami to najważniejsze dla Polaków święto. Przyszli, a właściwie przyjechali do nas z okolic Lublina z koncertem pieśni patriotycznych. A dlaczego właśnie do nas? Nasza szkoła, której patronem jest 30. Poleska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, jest ważnym miejscem lokalnej społeczności. Jest miejscem, gdzie patriotyczne tradycje przenikają codzienność. Tutaj uczymy młode pokolenia szacunku dla naszej historii, tradycji i kultury. Szacunku dla tych, którzy walczyli o naszą wolność i niepodległość. Trzeba tu wspomnieć o Związku Niepodległości z terenem, na którym znajduje się szkoła. To właśnie tutaj, w Grabanowie, Julkowie, Wilczynie, stacjonowały wojska Armii Krajowej przed wymarszem na pomoc walczącej Warszawie w czasie II wojny światowej. To tu odnajdujemy ślady bohaterstwa naszych przodków. Czujemy, że niepodległość to nie tylko abstrakcyjne pojęcie, ale rzeczywistość, którą obecnie żyjemy i pielęgnujemy. Chciałbym serdecznie podziękować przede wszystkim Pani Dyrektor za zaproszenie nas tutaj. Każdy dla nas występ jest bardzo wyjątkowy, dodaje skrzydeł dzieciakom. Panowie, droga młodzieży, spójrzcie się na drabinki na chwilę. Wszyscy, spójrzcie tam, na tą ścianę. O. Co tam jest napisane? Przeczytajcie. Ja tutaj nic nie usłyszałem. Jeszcze raz, co jest napisane? I to oznacza, że będziemy śpiewali dziś dla naszych bohaterów. Bohaterów z historii Polski. Jeszcze jesteście za młodzi na te wszystkie niuanse historyczne, ale macie fantastycznego patrona. To wasi żołnierze 30. Dywizji walczyli chociażby w pierwszych dniach września pod Piotrkowem Trybunalskim z Niemcami. A ta literka dodana Armia Krajowa do czegoś zobowiązuje. Tu macie pięknie ubrane dzieci w mundury, w czapeczki z orzełkiem. Nasze dzieci też mają właśnie te czapeczki z orzełkami. To świadczy o tym, że będziemy śpiewać o najnowszych polskich historii. Czasami teksty będą trudne, ale coś do Was dotrze.
właśnie, żeby podziękować naszym bohaterom tamtych dni. Winni jesteśmy im wdzięczność i szacunek. Już jest 105. rocznica uzyskania niepodległości. Po 123 latach niewoli. Nie przyszło to łatwo. Droga do wolności znaczona jest krzyżami. Ale mamy tą wolność. Powinniśmy dbać o tą wolność każdego jednego dnia. Szczególnie teraz jest wymowna ta uroczystość. Teraz, kiedy jest niespokojnie w całym świecie. Społeczności szkolnej, a także władzy.